Przed rokiem internet obiegły zdjęcia domu pewnego Amerykanina, który pomalował ten dom tak, by przypominał amerykańską flagę. W Barcelonie flagi Katalonii zwisają z niemal każdego balkonu, a Brytyjczycy swoje flagi noszą nawet na koszulkach. Nieco inne podejście do barw narodowych mamy w naszym kraju. Symbolem stało się zachowanie Kuby Wojewódzkiego, który w 2008 roku zachęcał swoich gości, by wsadzali polskie flagi w atrapy psich kup. Jak piszemy w Rzeczpospolitej, właśnie zapadł wyrok w tej sprawie w Sądzie Najwyższym. Stacja ma zapłacić niemal 500 000 zł. Ktoś może powiedzieć, że to dużo, jednak moim zdaniem walka o słupki oglądalności nie może toczyć się za cenę znieważania barw narodowych. TVN stara, wydaje się, że tego nie rozumie. Od wyroku ta stacja odwoływała się już 2 razy, a już wcześniej zapowiadała, że zastanowi się nad skargą do Strasburga. Ja radziłbym stacji TVN, żeby przerwała ten lekko żenujący spektakl i raczej włączyła się w promocję, po prostu w promocję polskich barw narodowych, bo nie wyobrażam sobie, by w podobny sposób ze swoją flagą postępowała stacja jakakolwiek zachodniej Europy albo Stanów Zjednoczonych, a na tych stacjach TVN stara się chyba wzorować.